Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku Bjornhanger 2 Termina. Moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście nasze przejście tutaj. I ja sobie przed sekundą grę zapisałem, w ogóle robię, może nie maraton, ale takie dłuższe posiedzenie, myślę, że z terminką. Kurde, jak nie tu, to tu. Dobra, miss. Badalcu jeden ty. Nic tu nie zostało, szkoda. I pytanie, co my zrobimy z tym faktem, że tamci koledzy sobie chodzą? To jest oczywiście zamknięte. Możemy użyć smoki. Tego nie mogliśmy wcześniej zrobić. I tu nas nie było. Tu nas nie było. Zapisujemy sobie oczywiście grę. Standardowo. Standardowo. Chociaż zapisałem ją przed sekundą. Ale okej. Nawet nadpiszę, żeby nie było. Dobra. Smród pleśni uderza od razu po wejściu do środka. Czyli nie było to zbytnio otwierane. Ornament Lantern. Obawiam się, że będzie więcej policji. Są tutaj puste formularze dotyczące rezydowania hotelu. Nie mamy w ogóle świeczek. To też jest ciekawe. Znaczy zapałek, nie świeczek. Zegar przestał działać. Zatrzymał się na godzinie 14:35. Schody się zapadły. Dobra, ale też tam wejść nie możemy zbytnio. Kolejna walizka. Mushroom stew. Mushroom stew? Co? Mushroom stew? Ej, dobra, coś mi się posrało we łbie. Ej, okej, nie było tematu. Nie było tematu. Wiecie, co mi się porąbało? Porąbało mi się, że mushroom to jest słowo. To jest słowo na muchomora. Nie wiem czemu. Mushroom to grzyb po prostu. A mi coś z muchomorem ujebało. Nie wiem. To może zmęczenie. Jest w sumie godzina 21. Ale no, aż tak. Dobra, nic tutaj nie ma. Kurde, i co? I nie ma przejścia? I nie żartujcie sobie. To tylko takie było? Dla mnie? Wy coś kiedyś mówiliście o tym hotelu. W ogóle fajnie, że nawet twórcy zadbali o te dźwięki. Brudna popielniczka. To mi też dużo tłumaczy. No, wydaje się, że nie ma tutaj żadnego przejścia. No nie chcę mi się wierzyć, naprawdę. Nie chcę mi się wierzyć, że tu nie ma żadnego przejścia. Coś pomijam. Wielki stos walizek. Jeśli próbowałbyś wziąć jedną z nich, cały stos zawaliłby się na ciebie. No dobra, ale ja chcę przejść, a nie mogę. Taka dupa. No wychodzi na to, że naprawdę tu nie ma przejścia. Czemu? Tylko czemu? No trudno, nie ma to nie ma. Tu w środku był jakiś typek, z tego co pamiętam. I my chyba z nim nie walczyliśmy. Czy walczyliśmy z nim? Walczyliśmy. Dobra, oczywiście, że przejdźmy. Ja tu coś robiłem? Tak, robiłem. Tu mogliśmy zapisać. Ale również mogliśmy się przespać. Dobra, odpocznijmy na chwilę. No właśnie, mamy kolejny dzień. Wszyscy żyją. Witaj z powrotem. Załóżmy, że znasz teraz większość swoich kolegów, współzawodników. Trzymaj tempo. Festiwal nie będzie trwał wiecznie. Po prostu co się dzieje? Nie mam czasu, żeby go na ciebie marnować. Co się dzieje? To my czytaliśmy ogólnie już chyba wcześniej, bo robiłem jakiś test.
Ponieważ 14 dołączyła do drużyny z opóźnieniem, twoje dni już są krótkie. Festiwal zakończy się w ciągu 3 dni. To jest tyle, ile masz czasu. Użyj go z głową. Co się stanie w ciągu tych 3 dni, gdy te dni miną? Mój pan ma krótki okres koncentracji. Jeśli którykolwiek z pozostałych 13 zawodników nadal będą przy życiu, gdyby bije północ 3 dnia, a więc po prostu musisz poczekać i zobaczyć. Jednakże nie zaleca się czekania do tego czasu. Masz na myśli, że muszę zabić wszystkich innych uczestników? To co zrobisz, a czego nie zależy oczywiście wyłącznie od ciebie. Czy chcesz zabić swoich pozostałych kompanów, czy współzawodników? Ale dość o tym. Przejdźmy do... serwisu? Przejdźmy do moich usług, które mogę ci zaproponować. Jak mogę najlepiej ci pomóc w twoich poszukiwaniach? Hexen. Mamy dwie dusze. Czy to nie są dusze, to są stony w sumie. I mówiliście, że... w teorii... Rot to nie to. Warning Soul. Sigil, przepraszam, nie Soul. Rozumiem, że od tych rzeczy mogę sobie... dobra. To wiele wytłumaczyło, już rozumiem. Blood Sword, Rival Aura, Mind Capacity 25, Mind Read, Golden Gates. Mogę przejść? Nie mogę tędy przejść. Co tutaj mamy? Hearting, ewentualnie Necromancy. Mogę sobie nauczyć się Necromancy. Kto się ma nauczyć Necromancy? Oczywiście Dark Marina. Mówiliście mi, że to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. I rozumiem, że od tej ścieżki ogólnie Dark Marina startuje. No dobra. I rozumiem, że tędy też... A nie, tędy nie mogę przejść. No to teoretycznie Engrave mamy już nauczone. Moglibyśmy się nauczyć Warding Sigil. I zaczynamy od tego Rot. Co to jest Rot? Nie chcę tego Rota. Lot Sword, to brzmi ciekawie. Reveal Aura, odczyt aury. Mind Capacity, Mind Read i ewentualnie Golden Gates. To też jest skill, którego bym się chciał nauczyć, bo to, z tego co mówiliście, są chyba... to są chyba... te Fast Travele. Tylko tak, to widzę, że jest Healing Whispers. Tego też bym się nauczył, więc... teorii... właśnie tu mamy nekromancję, ale nadal nie mamy... to jest chyba Bóg... strachu i głodu? To jest ten Bóg. Nie, to jest chyba ten Bóg. Agility, Master Overmind, Fleshy Puppetry. Nie no, chyba jednak zaryzykuję i wejdę w Reveal Aura i potem oczywiście będę szedł jakieś inne. Ewentualnie chyba, że Hearting się nauczymy. Na razie nie spotkaliśmy jeszcze żadnego moba, który nie byłby odporny, znaczy nie byłby odporny, który byłby odporny na ataki fizyczne. Więc myślę, że na razie Reveal Aura, mimo wszystko. Zaryzykujmy. Okej, pogadajmy. Zostało jeszcze 14 dusz. Udaj się do wieży, niech przeleje się krew. Kiedy 14 zostanie zredukowanych do jednego, bramy otworzą się. Bramy dworu Rera otworzą się, o tak. Dobra. Zapiszemy oczywiście na kolejnym save'ie. Dobra, to już czytaliśmy. Kurde, Shiro, nie klikaj. Klim. Co, to jest już dzień drugi, czy nie? To chyba nie jest dzień drugi. Mamy Necromancy.
zmienił się trochę. Zmieniła się narracja. Zmieniła się trochę narracja. Kurwa mać, no i znów ten się przykaraskał. Spróbuję uciec, no ale to jest bez szans. Czyli to będą stać teraz. Zobaczcie, chory, chory typ. On napierdala głupi. Teraz uciekła. Nie no, wracamy. To jest bez sensu w tym miejscu. Leave. Teraz odchodzimy. No dobra, więc jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda w tej chwili tak, że my jesteśmy po lewej stronie. Czemu nam się zaświecił Major Manor? To jest ciekawe. Wychodzi teraz na to, że my główną ulicę... A nie, główna ulica była zablokowana. Przepraszam, no tak. Więc musielibyśmy pójść jakoś na zachód i dopiero zachodnią stroną przejść do Temple District. Hollow Tower. Tam chcemy się dostać. Ale żeby tam się dostać w ogóle... No to nie ma innej opcji. W ogóle jeszcze sprawdźmy, czy przed tym czasem kogoś nie będzie. Może to też się jakoś zmieniło. Ja nie jestem pewien, ale być może. 14:35. To jest to samo. No musimy się wrócić. Musimy się wrócić. Znów jakimś cudem przejść obok tych gamoni. Wolałbym nie, no ale nie mam wyboru w sumie. Więc udamy się do kościoła, przejdziemy zaraz sobie boczkiem. Boczkiem z boczkiem. I myślę... Ooo! Dzień dobry, Osa! Zdecydowanie zalecam zachowanie dystansu. Zauważyłeś żółtego maga na przodzie. Co masz na myśli? Ludzie różnie podchodzą do festiwalu. Nie znam cię dobrze. Wystarczy, żeby... Czy nie znam cię na tyle dobrze, żeby zobaczyć, jakie są twoje prawdziwe intencje. Tak więc na wszelki wypadek po prostu zachowaj dystans. A być może tak się stanie. Do zobaczenia jutro. Nie zamierzam podejmować niepotrzebnego ryzyka. To nic personalnego. Zaatakujesz mnie, jeśli podejdę bliżej? Dałem ci ostrzeżenie. Jeżeli podejdziesz bliżej, potraktuję to zachowanie jako wrogie. I postąpię tak, jak powinienem. Nie zdążyłeś, dziadu. Dobra. Nie powinniśmy ze sobą walczyć. Musi być inny sposób. Tylko my jesteśmy głodni, kurde. Artin, dobra. Akurat na nią chciałem teoretycznie, bo ona dopiero teraz się budzi, wiecie? To jest bardzo dziwny, dziwny typ. On się budzi dopiero, jak ktoś go walnie. Harting Knife. No niestety, ABL nam pada. No ale byłem przygotowany na to. Gdybym pewnie coś zjadł, nie byłoby tego problemu. Harting kolejne. 40. Krwawienie. No gdybym nie był głodny, to nie byłoby inaczej. No cały czas ma te raty. Te raty jakoś tam super mocno nie walą, więc o tyle dobrze. Cały czas szczura mi wali. Wypali za 11, a mi się 5 mi oddaje. Mam stuna w ogóle. Cały czas na stunie dziad trzyma.
Dobra. Item. Cloth fragment. Torbin Revamp oczywiście standardowo. Ja mogę nekromancji użyć? Nie mogę użyć nekromancji. Słuchaj, zaatakujemy. Trzeba mu tą lewą rękę wypierdzielić. Tylko tworzy Sigirę. No i on już nic nie zrobi. A jednak zrobisz. Za 6. I 7 oddadzą. Ja mogę zjeść na przykład coś. Nie mogę. Nie mogę. Za 6, 7 odda. Dobra. Lecimy do takiem. Kolejny atak. Jestem ciekaw, co on po prostu ma. Enlightened Soul. Kojarzycie to? Oświecona dusza. Soulstone, Yellow Mage Robes i Beheaded Wizard. Co to znaczy Beheaded Wizard? Co to znaczy Beheaded Wizard? Beheaded Wizard. Cięty czarodziej. No dobra, nie mogę użyć tutaj na przykład nekromancji? Mogę. Use nekromancji. O! Dusza jest zbyt zepsuta i słaba, by można było ją wezwać z powrotem. Nekromancja nie powiodła się. A Label na przykład też nie mogę. Jest w stanie kompletnie na głupkę. Aha, tylko tyle i aż tyle. No dobra, spokojnie, my się wrócimy. Żeby nie było, ja robię przebiegi testowe, wiecie. Już to mówię nie raz, ale... dobra, oczywiście znów gadanko. Leave. Wychodzimy z tego grajdołka. No i musimy coś zjeść zaraz. Ja z osą zapewne będę walczył i tak. Tylko chcę zrobić to w ten sposób, żeby nie zabić Abel. Myślę, że jak jedną osobę tam zatłuczemy, to się nic nie stanie w teorii, nie? Stanie? Jak myślicie? Mocno coś się stanie, czy nie? Bo on nam blokuje wejście, no chyba, że pójdę jeszcze inną stroną, dokładnie mówiąc tą. Wtedy w teorii nie będę musiał z nim walczyć, tu przejdę boczkiem. I policjanta ominąłem? Świetnie. Koza jeszcze tu jest. Koza się pasie. Dobra, oczywiście zapiszmy sobie grę, no bo jednak trochę tu już... Też może byśmy coś zjedli, 37 głodu? No dobra. Mamy dużo meat pie. Food. Ja te food. Ups, lecimy z Book of Alignment. Alignment. Już wiemy przynajmniej, co za rzeczorki on sobie tam dropi. No właśnie. Dobra. Nie zdążył mi obciąć niczego. Nie zdążył niczego obciąć. Tu mamy body 10, ej. Wali karki przed nią. 50. Wiecie, jak rozwalimy mu tą łapę... Dobra. To czemu ona zmienia takiej abomastuna? Dobra. To dużo tłumaczy. To dużo tłumaczy. Myślę, że czas jej dać item. Blue Vial? Niech będzie. Niech tak będzie. Nekromancji nie mogę używać, więc no. No, ty już oczyźniałaś w końcu. Wali mu łapkę. Jeszcze masz w się? Wiesz ty co? Dobra, warto rękę. No widzicie, teraz go robimy bez niczego, nie? Nikt nic nie stracił, każdy ma łapkę, kanapkę, wszystko.
No jest Alignment Soul. I teraz naprawdę zastanawiam się, czy... Czy to ma sens? No bo wiemy, że tego typka możemy tutaj spotkać. Ją dałoby się sacrifice'ować, w teorii. A po co ja chciałem? Co ja chciałem zrobić? A, chciałem się cofnąć. No to w teorii teraz moglibyśmy się właśnie cofnąć znów do... Do wejścia. Do pociągu. Tu stoi ten posąg, więc jest git. I tak jak wam tłumaczyłem, w teorii możemy po prostu przejść tędy i wyjść sobie. To jest dobre przejście i tak naprawdę zaraz znajdziemy się na wyjściu obok naszej koleżanki. Tylko pytanie, czy ta koleżanka tam w ogóle jeszcze jest. Bo sporo ludu byśmy się już pozbyli. Tylko mówię, no ja bym nauczył się nekromancji przy okazji. Tylko nie wiem, czy teraz... No właśnie, już nekromancji. Czy ja mogę? No właśnie, jest tu corrupted. Jaka dusza nie jest tu corrupted? Kurde, no nie wiem. Jak tam koleżanka 90. Mind troszeczkę spadł. O. Powiem wam tak, jak spotkamy tutaj naszą koleżankę, to zabijamy na pierwszym wejściu praktycznie, ale jej chyba już tu nie ma. Jest. No dobra, ej. No to w takim razie kontynuujemy chyba ending samotny, no. Że będziemy ich trzaskać po gębach i tyle w temacie. Jestem tylko ciekaw, czy będę mógł w końcu kogoś... tak powiem... postawić z pomocą nekromancji. Bo ja bym ich wszystkich zabijał, to nie jest problem, tylko problemem dla mnie jest to, że ja nie mam... Dobrze. Szkoda, że mis. Że ja nie mam w sumie z kim potem walczyć, a mówicie, że przeciwnicy stają się coraz silniejsi. I to jest problem. Tak to na mnie, świetnie. Dobra, W. Esa. Teraz koleżankę by się przydało jeszcze poświęcić, prawda? Use necromancy. The soul is too corrupted. Jak ich wszystkich wywołać? Niech mi ktoś powie, jak ich przywołać. Bo koleżanka tutaj stoi, ja zapomniałem, że ja muszę jeszcze tą naszą koleżankę w jakiś sposób poświęcić. Bo jak podejdziemy z nią, to będzie problem, prawda? To będzie problem wtedy. Więc musimy teraz się znów wrócić do Circle, jeżeli chodzi o Grogorota, i poświęcić koleżankę. Tylko, że tak daleko jest ten okrąg. Dało, żeby był bliżej. I następne to jest to nasze. Ja nawet zapiszę, bo mimo wszystko ona jest dosyć RNG. Ona jest dosyć RNG, jeżeli chodzi o walkę. Bo ona stawia trapy. Ona stawia trapy i te trapy są dosyć niebezpieczne. Sacrifice... Nie, nie chcę tutaj swojego życia. Sacrifice i oczywiście Abel. Tak, taki był mój plan. Tylko znów jestem kurwa głupi. No cóż, będę musiał ją zabić. I tak. Niestety za 23, być może jeszcze umrę. Tak też może być. Paparonsia. I ona stawia Bertrapa. Nie ma szans, że ją w jedną akcję zabił, więc teraz będziemy mieć niestety akcję rzut monetą. No właśnie. Walimy head i będzie Tails. Jest Tails. I 30 i nie mam ręki. No właśnie. Ręki? Tak? Ja mam ręki czy nogi? Bo nie spojrzałem w sumie. Nie wiem, co straciłem. Ale na szczęście... Zrobię to po ludzku jeszcze raz.
Dlatego chciałem właśnie zapisać, ale w szczególności dlatego cofnąłem, bo ja ją chcę sklirować po prostu. To nic nie da mi tak naprawdę. Ja oddałem swoje życie. Przypadkowo. Przypadkowo, nie chciałem tego zrobić. No ale tak też można. Continue. Jeszcze raz. Napiszcie mi, dlaczego ja nie mogę użyć tej nekromancji cholernej. Fear. Sacrifice. Abel. Zastanawiam się, czy by nie walić po prostu w jej ciałko, wiecie? 210. No bo tak, teraz walą do rękę. To jeszcze mam jeden atak, w razie czego w tą łapę. Traci rękę w tej chwili, tak? To 25, ale jest ryzyko, że mi walnie Bear Trapa. Ja walę kolejne. Teraz silniejsza, tak? I ona nie żyje. I Bear Trapa na szczęście nie używa. Apinacja z Grogorotem oczywiście jest zwiększona. Tylko kurde, no boli mnie to, że ja jej nie mogę przyłukać. Chciałbym zobaczyć, co ona tam robi, co ona tam ma. Ale niestety nie mogę. Dobra. Cofnijmy się do kościoła. Nie do kościoła, do pociągu. Być może coś już o tej porze się zmieni. Na pewno jeszcze koleżkę zaliczę, żeby się wyleczyć. No i nadal jestem ciekaw, jak użyć tej cholernej... Tej cholernej... Nekromancji. To mnie najbardziej interesuje. Garduj się. Garduj się. Bardzo fajne. Rev up, leci gard. Nie wiem, co się tu daje, ale nie, nic nie daje. Ale dobra. W ogóle mamy Mind 100. To też jest bardzo ciekawe, bo zabijając ich, nasze sanity chyba się również zwiększa. Nasze sanity również się zwiększa chyba przez to, że my ich wyrzynamy. Wiecie, teraz w sumie to sobie zabiłem. Tylko pytanie, czy one są jeszcze w pociągu? Bo zaraz się dowiemy, że nasz koleżka jednak sobie poszedł. No nie, no to nic nie działa w ten sposób. A, widzicie, ciało villagera jest zbyt uszkodzone. Ej, ale to teraz jest sens, bo mam jeszcze jednego villagera, minimum jednego villagera. Właśnie tam. Do informacji. No i elegancko. Dzień dobry w teamie. Królowi udaje się stać. Teraz nazwij swoją nową własność. A wiecie, co ja zrobię? Ja wiem. Ja wiem, co zrobię. Dobra, nie wiem dokładnie, kto będzie pierwszy. Ale dobra, zrobimy to w ten sposób. Że zobaczymy, czy w ogóle coś się zmieści. Brak pomysłu na nas. Nie zmieści się. Dobra, to nie będziesz pierwsza, przepraszam. Znaczy, w sumie to ty, przepraszam, bo jesteś mężczyzną. Będziesz drugi. Nonsense, będzie pierwsza. Zatem z pasji? Nie. Będziecie moimi gulami. A co mi tam? Będziemy was nazywać w ten sposób. Czyli jeszcze trójkę. Ktonsens wydaje się być bogiem świadomą bólu i cierpienia, które przeszło. Wstydnie drapie okolicy pachwiny. Okej. Okay. Ej, no ja wcale, wiecie, nie oceniam. Więc luzik. Już wiem, po co te zwłoki były. Właśnie po to, żeby użyć nekromancji. Villagera trzeba utłuc. Cześć, ziomo.
Zobaczymy, jak atakuje Ktonsens. Dobra, łapki nie ma. Nóżki nie ma. Drugiej łapki też nie ma. Nóżki po 40, no to... Tak powiem szczerze, że bez szału i rewelacji. Bez szału i bez rewelacji. Rusty Pipe. Nekromancja. No właśnie, jest too corrupted. Wszystko tutaj jest too corrupted. Tylko i wyłącznie moby, które są, że tak powiem, takie standalone, czyli wiecie, moby, które już tu były. W sensie ciałka takie, które leżą sobie gdzieś. One są właśnie do przeklikania. Tak to w sumie nic nie ma. Patrzę, czy tu nic nie zostało, ale nie. Mamy swojego bebzika. A czy ja tobie... On też ma hanger. Ja tutaj mogę equipment zmienić? Optimize. Mogę! Ale on tylko może mieć coś na sobie, w sensie jakieś tam runy. Hated Wizard. Ej, tu jest coś nowego. Tu jest coś nowego. Wysuszona i spalona obcięta głowa. Twarz jest na zawsze pozostawiona w... To znaczy spitful? W właściwym grymasie. Okej. Głowa ta jednak nie jest bezcelowa. Jakiś typ mocy... Jakiś typ mocy... przepraszam, źle przetłumaczyłem. Jakiś typ, rodzaj mocy od czasu do czasu odzwierciedla nieziemskie ataki. Okej. Ale to bardziej mi się przyda, prawda? Prawda? Optimize, no ty rifle dasz. Nie chcę tego plank shield. Nie chcę tego. Lugar pistol też nie chcę. Dla 94, Fire 105. ...26 mi spadnie. No, to jest lepsza. Ale jej też nie chcę, chcę wizarda. Chcę wizarda. Tobie możemy dać to. Nawet nie możemy. No dobra. Ej, no to nie wiem, to idziemy dalej szukać. Idziemy szukać ciał. Bo wydaje mi się, że trochę tego może być. Ja też sporo łebków poucinałem, więc... No właśnie. Come back tomorrow. To jest ta sama metalowa skrzynia, co i tam. Ale tu nic już nie ma, kurde. Chyba żadnych ciałek tu już w ogóle nie było nawet. Aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, ale tu już czytaliśmy to. Tutaj tędy już szliśmy. Tak, i to było przejście od drugiej strony. Zapewne Woodsmana moglibyśmy w jakiś sposób ożywić, gdyby miał głowę. Teraz, że nie ma głowy, no to niestety już raczej nekromancji nie użyjemy. Chociaż nie. To też soul is too corrupted. A ten? Nie ma nic ciekawego. No to nie uda nam się w ten sposób. Szkoda. Mówiliście, żeby w te gule inwestować, ale te gule to tak... Gule to są ciule. I to jednym słowem, znaczy dwoma. Nie, więcej, czterema. Gule to są ciule, czterema słowami. Wiecie, że ja to przeintrowałem na palcach? Ja pierdzielę, co jest ze mną nie tak? Mundę, zdaj mi tych trochę scrolli, bo już mi się kończą. Investigate. Dobra, dzięki. No i zapisujemy. Ale zobaczcie, że ten mind nam teraz bardzo wolno spada. Mega wolno.
Dobra. Zapisywanie. Zobaczmy, co jest w pociągu tym razem. Czy oni się ruszyli stąd? Ktonsens siada na tyłku i czeka na twoje rozkazy. Gdzie on jest? Ty mnie zawalczysz. On tu jest. Dobra, najpierw z tobą. Dobra, z tobą już gadaliśmy ogólnie. No bo ona też ma duszę. Też ma duszę. Ja z tobą nie chcę gadać, tylko chcę cię zabić. Ja cię chcę zabić. No, cokolwiek. Kurde, nie chciałem tego kliknąć. Attack her. Ona bardzo łatwo schodzi na hita, ale naprawdę ten jej perset tutaj jest okropny. Wygląda paskudnie. Aha, co? Hort wolnęła. Dark Marina, proszę, kocham cię. Czy mam jakiś bok może? Porozmawiajmy. Dark Marina, nie musimy tego robić. Masz rację, po prostu stań z boku i ja zrobię to samo. Odsuń się, a ja zrobię to samo. Och tak, musimy. Oraz powinnaś była pomyśleć o tym wcześniej. Ale czego potrzeba, żebyś mi uwierzyła? Czy nie widzisz, że zrobiłabym dla ciebie wszystko? Weak. Ona używa Heartinga. Jak coś mi robi? Ale mi mind skacze do góry. Dzięki Dark Marina. Sami obniża swoją pozycję, ale coś ci mówi, że niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Może być to twoja szansa. Kamikaze! Jest. Haha, dostała powie. Radiating soul. Oh no! Co jest nie tak z tobą? Ago! Dobra, nie uda nam się. Może uda nam się tego naszego bybzika jakoś zawołać. Nie pomyślałem o tym, fuck. Jest bebziu! Czego boli? Jest związana. Lina ani drgnie. Dobra, enter, spacja, nic. Nothing left here. Naprawdę? Nic nie idzie. Nie chcę gazety czytać. Dobra. Coś nie schodzi. Czy pamiętasz, co zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Dobra. Nic nie będziemy odpowiadać. Być może uda nam się jakoś to inaczej odegrać. Musimy traktować cię jak człowieka, dopóki nie oddamy cię policji. Albo możemy cię potraktować jak zimnokrwistego mordercę. Zachowując milczenie, nie zyskujesz żadnego współczucia. Myślę, że skończyliśmy tutaj. A, z mnie odwiążą i bebzik, zaś ci to pierdzielimy. Gnoju. Jego pierwszego trzeba zawsze walić w łeb. Nie chcę czytać gazety. Naprawdę nie mogę tego zrobić? Nie chcę mi się wyłączać gry od nowa. Nie chcę wyłączać gry. No czemu? Let's go, o. No i co, ej? No nie mówcie sobie, no nie róbcie sobie żartów, proszę.
Odpocznij trochę. Nie no, tak to się nie będziemy bawić, kurde. Tak to się nie bawimy. Alt F4, dziękuję, dobranoc. Lecimy dalej. No zrobiłem głupotę, no, przepraszam. Ja wiem o tym. Zrobiłem głupotę, najpierw tego fajansa zabiję. Chodź tu, gałganie. Nie no, ty to chodź ze mną. Gdzie ty jesteś? Mój bebiku. Nonsens, już. Idziemy. Ty masz być ze mną. Atakujemy dziada. Ja ci zaraz zwiążę. To, że lubisz BDSM, to znaczy, że ja lubię. Gołganie. Pyk w łapę. Pyk w łapkę. Zostaw mojego łebzika. No i po rączce. Jeszcze zmisował. Zostaw go. Zagnuj. Po nogach, dobra. Jak zabijesz mi bebzia, to się pogniewamy. Dobra. Jadło. Tiny soul. Już ponad... nie chciałem obciąć głów. Fuck, teraz nie wiem, czy ten podmiot, czy to nie mogę. Naprawdę nie wiem, jak z nią walczyć. Znaczy, wiem. Po prostu walić ją po kółkach. Puścić jej powietrze z opon. Boże, jestem złym człowiekiem. Toxic mist. Jabłonka. Podkołdernik brunatny. Wariów koła. Rift tackle. No i zabiła mi bebzia. Nonsens, zostałaś zabita. Spokojnie, ja cię skrzeszę. Ignojuwo. Kuderzyk Tonsens. Nie. Zabili mi gula. Ale ich się nie da skrzeszać. Nie, no tak to być nie może. Jak Tonsensa nie opuszczę. Będziesz ze mną, mój przyjacielu. Moja przyjaciółko w sumie. O matko. Ej, a czy ja mogę... No nie, no chodź ze mną, ej. Ja tu coś do ciebie mówię, a ty mi uciekasz, chodź. No chodź. No chodź, nie, nie walizka, ty. Chodź. Dobra. Equip. Ja tobie mogę, nie mogę ci dać żadnej broni. Czemu? Czemu jak gulowi nie mógł dać broni? Shit, here we go again. Ja nie chcę się z tobą nam przedstawiać, tylko chcę cię zaatakować jeszcze raz. I walczymy po raz kolejny. No, dostaniesz po łapach. Jeden atak. Miss na szczęście. A tu już po 12. Teraz straci już łapkę, teraz to drugi raz w łeb. O, to tak mało. Wydaje mi się, że opłaca się już bardziej walić ciałko. W szczególności, że teraz robimy sobie oczywiście full revap. Zajmijmy go w ciało po prostu. I on nie żyje. Teraz lepiej. No właśnie, spróbujmy go przeszukać teraz, tak. I nie obcinajmy mu głowy, użyjmy nekromancji. Nie da się. To jest tu corrupted. Trudno. Główka. Nie wiem, czy robię dobrze, czy robię źle. Macie powtórkę w sumie. Dobra, books, bo ta księżniczka na dwóch kółkach, na czterech kółkach w sumie, jest niebezpieczna. Ja to pierdzielę. Chodź, księżniczka. Walimy cię w kółko. A ten nie trafia. A nie wiem, on nie może jej wpuścić powietrza z opon. Coś tam zrobił, chyba nam głowę obił.
Zostaw mojego bebzika. 13. O nie! Rwap. Musimy ją zabić teraz. Dobra. Na szczęście nasz gul przeżył. I kolejna. Alchemia, świetnie. Aż wpierdol jeszcze. No reaction, she is dead. Lubię nekromancji, ale myślałem, że może jak ją potem, wiecie, podtuczemy trochę, to coś to da, ale nie. Ale nie. Dobra, odcinamy główkę. Hop, hop. Olivia's hair. No i musimy uleczyć naszego ktonsensa. Naszego ktonsensa, tylko jeszcze... No właśnie, tutaj nasza koleżanka jest. Na niej sobie możemy odzyskać HP. I wydaje mi się, że Marinka... Na razie oddaj ten ring. Damy go jego, jemu. Damy go jego, kurwa, to żeś Shiro powiedział teraz. Jak mi zabijesz gula, to ja ciebie zabiję. Dobra, znów będzie się tam... dogadać, nie. Bla bla bla. Nie obchodzisz mnie. Chcę cię zabić. Tylko się pogrążasz. 9 krąg. Kurde, ja bym mógł streczyć lektury. Dobra. Attack her. See you later, alligator. Somebody slowly creeps around you. Ja tu tylko robię garda. Zaatakuje. Nie wiem czemu on tak jakby on dostawał po łapach. Myślałem, że on będzie atakował. Nie! No i się kurwa doigrałaś. Zabiłaś mojego ktonsensa. A ja mam jeszcze tego spela chyba. Skills. Reveal aura. No właśnie, co to jest za skill? Odkryj pozycję. Na mapie. Dobra, wiem co to jest. Po prostu dzięki temu możemy zobaczyć, kto gdzie jest. Ale kurwa, zabija mi tą sensa i znowu będę musiał... O nie, to walka, znowu skopatnić. Matko bosko, ciężko bosko. Ale spokojnie, moi drodzy, ja już to zrobię sobie na szczęście w następnym odcinku. Zobaczcie, końca się zabija dziaduga. Dziadygo! Dziadyga straszna. Nie mogę jej trafić. No ty normalnie chyba za dobrze ci się przez ten prosty nos oddycha. Po nogach ją. Nie da się. Zaatakowała mnie. O ty gnoju. Byk. Byk. No i tak cofnę. Ej, a to w teorii... Ile my osób się pozbędziemy? Żółty mak, dziennikarka. Ta dziewczyna na wózku, wojskowy i ona to 5 osób z 14, z 13 w sumie, i co stanie 8? No to ładnie, jak nam się uda. Dobra moi drodzy, ale to było na tyle, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Shiro jako Dark Marina, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Firenhanger 2, Termina, trzymajcie się, hej hej!